Kasztanowy grzbiet, Rancho Złote Simeleon, niedzielny poranek. Hania wstała głodna i zaskoczona. W kuchni Karol rozmawiał z Piotrem o jak najszybszej sprzedaży rancha. To jakie mam zabezpieczenie? To tylko twoje słowa. Ta, nie traciłbym twojego i mojego czasu, chłopie. Ale to moja ziemia, mam tylko ją. 100 000 to uczciwa cena, nie dostaniesz więcej. Mam jeszcze inne opcje, dam ogłoszenie albo przynieś gotówkę. Nie mam takiej gotówki, muszę sprzedać swój dom. To zostaw jakieś zabezpieczenie. Moje słowo masz. To jest bez pokrycia, potrzebuję czek. Do czasu sprzedaży domu nie dam ci czeku, wiesz przecież. Proszę bardzo, porozmawiaj z nim. Ja muszę mieć tą ziemię, to ziemia moich przodków, to moje korzenie umoczone krwią. Wiesz, Karolu, temu Price'owi już strasznie zależy na tym twoim ranczu. Może rzeczywiście to ziemia jego przodków. Mam swoje lata i wiem, ile tu było oszustów. Nie dam się nabić w butelkę. Kiedyś już niemal straciłem cały majątek. Drugi raz nie dam się. Kiedy zachorowała moja matka, dała nam puszkę z kasą. Nam, to znaczy mnie i mojemu bratu. Kupcie za to swoją własną ziemię, mawiała. Ale wiesz, po jej śmierci okazało się, że w puszce jest tylko 300 simelonów. Dla niej to było dużo. Ja zarobiłem na tę ziemię ciężką pracą i trochę na hazardzie. Jak chcesz, mogę go sprawdzić. Pojadę do jego domu. To nic nie da. Da. Pojadę go odwiedzić, zobaczę, w jakiej ruderze mieszka. Wezmę ze sobą kije. Jestem jak panna Marple. Ta. Nawet jesteście do siebie bardzo podobne. Sol, jadrowina pieprzu. Witam was, kochani, w kolejnym już 9 odcinku nieidealnego życia Hani Pianki. I jak tutaj wyszłam dzisiaj na parcelę, to pierwsza rzecz, która mi tak strasznie uderzyła, to to, że ta parcela teraz naprawdę wygląda bardzo zacnie. A odnosząc się jeszcze do wizyty pana Piotra i do tej propozycji, którą właśnie złożył Karolowi, no to ja nie wiem, czy on rzeczywiście trochę nie chce nas oszukać, bo wiecie, 100 tysięcy to nie jest za dużo, prawda? No ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Póki co Hania przyszła do pianeczki, do mgiełeczki. Hania przyszła do pianeczki. A słuchajcie, Kija bardzo miała ochotę połowić sobie ryby i w ogóle przejść się tutaj, więc ona sobie odwiedziła całą tą naszą okolicę i chyba bardzo jej się podobało, bo zachciało jej się właśnie łowić ryby, więc super. No i tak nie jest tu może jakoś tak zielono za bardzo, tym bardziej, że już jesień mamy, ale no jest fajnie, mi się bardzo podoba. Dzisiejsze plany. Tak jak słyszeliście, Hania obiecała Karolowi, że pójdzie troszeczkę no, na zwiady, zobaczy, co tam w trawie piszczy, odwiedzimy Piotra i jego siostrę, które jeszcze nie znamy. Także zobaczymy, jak tam mieszkają. Czy rzeczywiście tak to mają te pieniądze, czy tylko tak sobie tylko opowiadają jakieś bajeczki. No, w świetle ostatnich wydarzeń w naszych mediach o pani Caroline, tudzież pani Natalii, no to no, wszystkiego się można spodziewać. Gadać można o wielu rzeczach, ale co z tego jest prawdziwe, to jest zupełnie inna sprawa. Ty, kochana, mogłabyś załagodzić troszeczkę, bo widzę, że... O, Bozinko, kochana! Jak w ogóle ty się czujesz, skarbie? Wszystko masz wspaniale. Więc podrap, proszę bardzo, po szyi mgiełkę. Hania. I wiecie co? Ja bym bardzo chętnie wysłała ją na szkolenie.
Tak, chcemy odebrać, więc zaraz sobie porozmawiamy jeszcze z ciocią. Natomiast my sobie, jak tylko uda mi się namierzyć tą tablicę, wyślemy naszą mgiełkę na trening. I teraz już widać, nad czym mamy pracować, no nie? Na pewno trzeba by było nad zwinnością. A co do wytrzymałości, no to wiem, że tam możemy sobie pojeździć, nie? Na niej to wtedy ta wytrzymałość nam rośnie. No i skoki. Więc teraz tak, czy iść na zwin... Tak, pójdziemy, może wyślemy ją, żeby sobie poćwiczyła zwinność. Hania jeszcze chwilę pogada. Już skończyłaś rozmowę? To poczekamy może już na mgiełkę, dobrze? Karol się zajmuje swoim ogrodem. Taki trochę nie w sosie był po wizycie Piotra, bo on bardzo liczył, że ta parcela mu pójdzie po trochę więcej niż te 100 tysięcy. No ale no to wszystko jeszcze da się oczywiście. Odchwaszczaj jeszcze i podlej teren. To jeszcze wszystko, słuchajcie, możemy załatwić, bo przecież ostatecznie mamy jeszcze do sprzedania nektary. Jeszcze tych nektarów trochę naprodukujemy. Trochę naszego konika też wyślemy oczywiście na zawody. Może coś nam się uda też wygrać. No zobaczymy. Na razie nie ma się co na zapas przejmować. Dobra, kochani, zbliża się południe. Ty, moja kochana, mogłabyś tutaj już do nas podejść, bo chciałam Ci pokazać jeszcze jedną okolicę oczywiście naszego pięknego kasztanowego grzbietu. Zapraszam. No, chyba jednak pan Piotr nie konfabulował, tylko rzeczywiście mają jakiś tam majątek, bo zobaczcie, jaki mają piękny dom, cudowny, w tak pięknych okolicznościach, bardzo, bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak w środku wygląda, a teren, no, nie mógłby być bardziej wymarzony, co nie? Kapitalne. Dobra, to wprosimy się, słuchajcie, do środka. Hania zabrała ze sobą ciacho, więc jakoś tam spróbujemy zapoznać gospodarzy. No i jest też siostra Piotra, Fany. O, ty siadasz tak sobie. Cześć, Fany. Ha. Jak na przedstawicielkę rdzennej ludności amerykańskiej, no to bym powiedziała, że tak po kowbojsku poszła ostro. Okej, ale zobaczymy sobie ten dom. Przyszedł od razu Piotr zobaczyć, czy wszystko okej. A, mówisz, że jest jesień, niebawem deszcz spadnie, bla, bla, bla. Co nas tam obchodzi pogoda? Dobra, kochani, chodźcie tutaj. Zawołaj może wszystkich na posiłek. Weź porcje razem, ale obawiam się, że wiesz co, że nie masz ich w grupie, więc może tak ci w kapelusz majtnę. I utworzymy sobie na nowo grupę, chociaż no, kija już tam jest. I teraz sobie przejdziemy tutaj i weźmiemy sobie wszyscy ciacho, a piesia jest przesłodka. Saskia Price. A, Fanny Price. Czyżby ktoś tutaj się zainspirował panią Jane Austen i Mansfield Park? Bardzo możliwe. Tak, moje ulubione ciasto serniczek SimCity. Ale bym zjadła. Za każdym razem to mówię, jak wyciągają to. Zobaczcie. Ale mi ślinka cieknie, jak ja im zazdroszczę. My nie będziemy tutaj długo. Zaraz sobie zobaczymy ten domek, bo chciałam jeszcze sobie z kiją podejść po okolicy. No, Kija jest zadowolona, bo dzisiaj wieczorem Kija już wraca do siebie do domu. Późnym wieczorem, ale wieczorem niestety ostatni dzień. Okej, tak wygląda, słuchajcie, ten domek. Prześliczny jest.
No i tak jak od wejścia mamy tutaj jest łazienka, tutaj jest takie małe biuro, salonik i kuchnia z jadalnią. Nic więcej nie trzeba. Patrzcie, Saskie. Ojejuniu. Słodziaku ty. No przesłodka jest. Także tak tutaj mają, a na górze są w sumie trzy sypialnie. Jedna jest taka duża, jasna, pewnie fany zajmuje, a tu są dwie sypialnie takie bardziej, bym powiedziała, męskie. Chociaż no nie przepadam za takim kategoryzowaniem, ale no wiecie, bardzo możliwe, że tak właśnie jest. Okej, porozmawiamy sobie jeszcze troszeczkę, wydusimy może od pana Piotra, żeby nam trochę poopowiadał, dlaczego tak strasznie chce zamieszkać akurat na tej parceli, na której mieszka Karol. Co takiego się dzieje? Dlaczego? O, zapytaj go też o zawód. No, może się czegoś dowiemy bliższego. Olamy się też zapytałaś? Bardzo dobrze. No, pytaj się. Jest bezrobotny, a to ciekawe. Zarabiał na grach, słuchajcie. No, w to nie wierzę, Muchania, ale możliwe, że rzeczywiście jest jakimś takim gameplayerem i ma dużo obserwujących. Tak, bo mieli fajny komputer, dlatego... Okej, okay, zaraz Hanka go sprawdzi na internetach. Jakie to tam miałeś konto? Masz nagrane gdzieś te rzeczy? Gdzie mogę cię sprawdzić? FBI i CIA w jednym, słuchajcie. Hanka wszystko wydusi z niego. Wszystko mamy zapisane na dyskach, moja droga. Pewnie dużo podróżowałeś. Tak. Czyżby siedział? Był złapany? Nie, nie siedział. Po prostu Piotr i jego siostra chcą się tu przeprowadzić na tą parcelę, bo w jakiś tam sposób jest ona związana z historią ich rodziny i od cała tajemnica. Ale ta parcela jest przepiękna i zaraz Hania komplementuje ich dom, że bardzo jej się podoba. Jak było fajnie tu zamieszkać, nie? To by było coś. No tak, Siubini. Okej, okay, pochwal szczerze. Niech ci dużo opowiada o sobie, bo ty potem raport będziesz Karolowi składać. Okej, okay. Dziewczyny sobie jeszcze chwilę posiedzą. Tą resztówkę weźmiemy, bo bardzo możliwe, że nikt jej nie sprzątnie. Damy Karolowi, żeby zjadł. Proszę cię wodę napić, Piotr. No i ja myślę, że bardzo fajna jest ta para rodzeństwa. Bardzo fajnie tutaj sobie mieszkają. Nic im tutaj nie brakuje, więc nie będziemy ich niepokoić. I przejdziemy sobie właśnie tutaj. Jest przepiękna okolica. Bardzo fajna. Możemy tu kogoś poznać. Mogłyśmy wziąć nawet mgiełkę, żeby sobie pojeździła. Ale my zaraz będziemy wracać do domku. Podejdźcie sobie tutaj wszyscy razem. Zobaczcie, jak tu jest... Ale tu jest przepięknie. Tu chyba nie można wejść. Nie, szkoda. Tam się z jakimś filmem kojarzy. Trochę z Anią z Zielonego Wzgórza, ale z tą wersją taką dawną, dawną sprzed lat. Ale też mi się kojarzy tutaj ta przestrzeń chyba z... Meryl Streep był taki film. I z Clintem i Eastwoodem. Ale nie pamiętam tytułu, bo wiecie, jak to u mnie z pamięcią. Znowu się kłania Vita Burlecitina. Tutaj mamy jeszcze jakiś inny domek. O, czyżby tutaj mieszkał nasz... Jak ty się nazywasz? Amber? Umber. Umberto. Umberto Eco. Tu mamy jeszcze jeden dom.
Nie, to jest chyba ich dom. Tak mi się przynajmniej wydaje. Od Umbera. Ale ładnie tutaj jest. Bardzo ładnie. No zobaczcie, ile jest przestrzeni nawet tak, żeby sobie pojeździć na koniku. A tu można w wodzie się pobawić? Ta, można, chciałabyś. Ale byłoby fajnie, jakby tu można było popływać. Bo w Hereford of Bally można pływać. Nic, szkoda, że tutaj nie ma takiej możliwości. Chyba, że wiecie, że jest tu taki zakątek, gdzie można się chlapać wodą. No byłoby super. Popływać sobie w takiej rzeczce, nie? A koniki, ciekawe, czy mogą tu pić wodę z tego. Za dużo pytań mam. Ale chyba koniki nie mogą pić sobie z tego. No szkoda, to by było takie fajne, bardziej realistyczne. Tutaj sobie ktoś jedzie na koniku ślicznym. Ale mało w sumie tych jeźdźców na koniach tutaj widzę. Może to i dobrze, bo może by się gra bardziej cięła. Kto wie, kto wie. Gdzie jesteście? A tu sobie jesteście, no to weźcie sobie, usiądźcie razem. Pogadajcie jeszcze chwilę. Jest piękna pogoda, a chociaż jest już chłodno, patrzcie. Chłodno, więc zaraz się będziemy ubierać i będziemy wracać do domu. Jaka ona jest normalnie, widzieliście? Weź tam do niej zagadaj. Popraw humor. Zapytaj o społeczność. Wow, a może ona coś ten teges? Ja nie wiem, w sumie Kija, jakie ma preferencje. No ale, no patrzcie, dziewczyny, tego się nie spodziewałam. No jakie serduszka tu poleciały. Kurczę, to już prędzej bym przypuszczała, że Hanka coś z tym panem Piotrem, ale ona coś chyba nie bardzo jej się on podoba. Dobra, wymieńcie się dziewczyny numerami, bo będziesz jechała dzisiaj do domu i jak do ciebie zadzwoni. O, jakie to słodkie. Fany. O, dzwoni babcia. No tak, zgłuść się, powiedz, że dzisiaj już wracasz. A co ona nam pytała się? Ja w sumie nie wiem, co ona się nas pytała. Matko jedyna, może ona... Na randkę ją chyba wysłałam. Jak będę nagrywać, wróć, jak będę montować, to to przeczytam. Czy ja wysłałam babcię na randkę, chociaż miała randkować tylko z naszym Karolem? Bardzo możliwe. A co ty tam tak siedzisz jak kołek? A weź tu podejdź jeszcze, pogadaj chwilę. A weź porozmawiaj o jeszcze zainteresowaniach z Piotrem. Miałaś na spytki przyjechać, Hanka. Dobra, dam wam jeszcze parę minut i wracamy, bo tak będziemy do jutra siedzieć, bo tak się trudno rozstać. Słuchajcie, ale się Karol zawstydził, aż się cały na żółto zrobił, bo on akurat sobie chciał iść tam pod prysznic, żeby potem, wiecie, umyć dobrze nogi, nie? Do tego, żeby ten nektar sporządzać. I akurat przechodziła Kija, ona spłonęła, ten się cały zawstydził. Patrzcie tą minę Karola. No weź, no nic się nie stało, matko jedyna, no, ludzka rzecz. Ale bardzo chciałabym dzisiaj przyrządzić nektar śmietnikowy, bo właśnie w sekcji komentarzu nam się to rozwinęła, taka ochota na takie coś. Ja nawet nie zauważyłam, że on ten owoc śmietnikowy miał. No widzicie, ja zawsze jak czytam wasze komentarze, to się tyle dowiem, że och. Dobra, jeszcze ty, kochana, mogłabyś go wyszczotkować i wyczyścić. Wyczyścić mu kopytka. I tak, jej, przepraszam. I wiecie, fajnie by było jeszcze, jakbyś ją nakarmiła nakarm z ręki siankiem. A ty, moja kochana, wiem, że zaraz będziesz wracała do domu, ale ona jest tak brudna, a ty to... No, a, bo ty jesteś w trakcie procesu. No dobra, no to już, proszę cię bardzo, czyść ją dalej. No tak, potem możesz jeszcze pozyskać wełnę
i ja myślę, że pobawisz się z nią chwileczkę i ona już będzie szczęśliwa. No, już jest wszystko ok. Także fajnie. Jak tam, Karol, twój soczek? Nalewasz właśnie do buteleczki, ok. Ciekawe, ile on jest wart. No, teraz. Pewnie potem będzie jeszcze bardziej, nie? Ile? 214? Wow! To weź jeszcze przyrządź jagodowy i jeszcze potem owocowy. Tak, żebyśmy mieli co tam do półeczki włożyć. No, dziewczyny się już zajęły fajnie zwierzątkami. Super. Ty musisz skorzystać, Haniu, ale wiesz co, ty się już będziesz żegnać ze swoją psiapsi. Pochwal ją oczywiście przyjaźnie, czułość, obejmij ją serdecznie, no bo trzeba się żegnać, no nie ma to tamto. Ona się jeszcze bawi z tą owieczką. Kija, bardzo ci dziękuję, że przyszłaś. To było bardzo fajne, że przyjechałaś. O. Chętnie bym się do ciebie przeprowadziła, ale muszę być z babcią teraz. Nie mogę jej zostawić samej, bo moja mama się wyprowadziła od nas i teraz będziesz jedyną opiekunką babci Kija, tak? Dobra, weź ją też oczywiście. Okaż jej niepewność. Przepraszam, że mnie zostałaś w takiej krępującej sytuacji, Oni. Ale mów swojej babci same dobre rzeczy o mnie, bardzo cię proszę. Czy ty masz w ogóle jej co wręczyć? No, ty możesz jej wręczyć winko przecież. Chodź, przekaż jej winko dla babci. Dla zdrowotności, myślę. Przyjazny prezent. Gdzie masz to winko? Nie śmietnikowe, jagodowe. No, chodź. No chodź, Karol, nie wstydź się. Chodź. Tu mam dla ciebie i dla babci prezent. Cieszysz się? No to super. A jeszcze z Bonito byś się, Kija, mogła pożegnać. Patrz, przyniósł ci coś. Daj przysmak. Bonito, ono tu. Ja nie wiem, czy to miało być dla ciebie, Karol, czy to nie było dla... O, dla Kii to było. Tam idziesz za nim. A nie, jednak. Kto to zwinął? Kto zwinął pióra? Przyznać się. Karol? Ty zwinąłeś pióra? No pewnie. O, przysmak na dowidzenia. Weź go pogłaszcz. Pogłaszcz go. I czas się rozstać. No tak. Zobaczcie, mgiełka na tej piłce. Okej, dobra, kochani. To pa, pa, Kija, żegnamy się z tobą. A kotek śpiewa jej piosenki na dowidzenia. Tak, Kija już pojechała, a Hania pisze zbiór opowiadań pod tytułem Szpiegująca sąsiadów, czyli wymarzony dom Hani. Ja wiem, że to się nie trzyma ani kupy, ani nie powiem czego, ale to, czy to ma jakieś znaczenie? Czy w ogóle o to chodzi? Pomijając fakt, że Hania zaraz nam tutaj zaleje się chyba. Chyba czas skorzystać z toalety, ale niech już chociaż rozpocznie ten zbiór opowiadań. Jeszcze jeden ostatni bym prosiła, nektarek. Jeden jagodowy daliśmy, więc musimy zrobić. Znaczy to powinniśmy czasami... Wydało mi się, że trzeba to wyczyścić. Dobra, może jeszcze nie. Może jeszcze nie jest tak najgorzej. No, nasze zwierzaczki są zaopiekowane, już się sobą zajmą.
No i będziemy się, kochani, żegnać takim oto pięknym widokiem naszego domku. No, już niedługo się zmieni nam ten ekran powitania i pożegnania, no bo wiadomo, Karol, jak dobrze sprzeda tę parcelę, to na pewno przeprowadzi się do swojego wymarzonego domu w Hanford-on-Bali, podczas gdy nasza Hania właśnie zobaczyła swój wymarzony dom i zobaczymy, czy uda jej się go zdobyć. Kto wie, kto wie. Ja się już z Wami żegnam. Życzę Wam jak zawsze miłego dnia. Sól, sól, odrobina pieprzu i pa, pa.